Ej, kochani, dziś mam dla Was troszkę inny test na żywo, bo będzie to dziwna rzecz, którą dostałam od Kretki. Ja o tym powiem Wam szczerze, marzyłam o tym, żeby nagrać to z moją siostrą, a niestety nie udało mi się zamówić i Krecia przesłała mi to ze Stanów. To jest Brow Tint, to jest ten żel, który barwi brwi na dłuższy czas. Podobno mają się trzymać kilka dni i Krecia robiła tego test na żywo, oczywiście podlinkuję Wam na dole. Czy tu jest coś napisane po angielsku? Jest, jest. Mam go w kolorze Grey Brown i właśnie w tym kolorze chciałam sobie go zamówić, ale było bardzo ciężko dostać. Trzeba nałożyć do sporą ilość w kształt swoich brwi, potrzymać mniej więcej 2 godziny, nawet przez całą noc, jeżeli chcemy mieć mocniejszy efekt. Ja nie będę trzymać tak długo, potrzymam trochę i zobaczę, czy mi się zabarwi. Jeżeli mi się sprawdzi, to będę trzymać dłużej. Boję się ciemnego efektu, jednak chcę, żeby ten efekt był delikatny. No i tak właśnie biednie wyglądają moje brwi bez niczego. O, wow, jak jest ciemny. Ciekawe, czy to zajdzie w całości. Boję się trochę, że ten kolor będzie zbyt brązowy dla mnie. No i cudownie wyglądam. Teraz trzymajcie kciuki, żeby z drugiej strony wyszło mi tak samo dobrze. Wiem Wam, że to nie jest takie proste, jak się wydaje. No dobrze, brwi są mniej więcej równe. Są bardzo ciemne, więc mnie to stresuje. Na pewno będę trzymać krócej niż 2 godziny, bo powiem Wam, że nie chcę uzyskać efektu mocnych brwi. Ja mam blond włosy jednak i nie chcę mieć aż tak ciemnych brwi. Ciemny blond wystarczy. Także wracam do Was za jakiś czas i zobaczymy razem, ale już jestem przerażona. Okej, kochani, jestem z powrotem. Przepraszam Was, ale w tle chodzi pralka. Nic nie mogę poradzić, musiałam już stawić pranie. Będzie bardziej swojsko, dlatego teraz ściągam. Słuchajcie, minęło 45 minut. Widzicie, tutaj na górze normalnie widać taki jakby wyblakły, szary kolor. Także myślę, że tym razem nie zaliczam tego testu. Muszę przytrzymać na brwiach trochę dłużej. 45 minut to nie było wystarczająco, także następnym razem się spotkamy i przytrzymam 2 godziny. No i widzimy się w kolejnym filmie, gdzie pokażę Wam, jak ten żel wygląda po 2 godzinach. Pa, pa! Cześć, kochani! Stwierdziłam, że dziś zrobimy drugie podejście do tego żelu, do brwi i tym razem potrzymam go dłużej. Trzymam 2 godziny i zobaczymy, jaki efekt, jak widzieliście ostatnio. Trzymałam za krótko i niestety efektu nie było. Nie mogę, jak to śmiesznie wygląda. Mam nadzieję, że nie będę mieć takich czarnych brwi później. No i co, kochani, uważacie? Mam naprawdę takie mocne, duże brwi, trochę jak angielki noszą. Jestem ciekawa, jak to wyjdzie. Także słuchajcie, 2 godzinki, zobaczymy. Powiem Wam tylko, że od ostatniego używania ten żel trochę zgęstniał i ciężej się go nakładało. Zdecydowanie jest go mniej, więc moim zdaniem nie jest to wydajny produkt. Jest go już tutaj mniej niż ostatnio. Wtedy czułam, że tutaj jest tego produktu dużo, a teraz czuję, jakby tylko połowa została, coś takiego. Także on na pewno nie będzie na wiele użyć. Tak czy siak zobaczymy. A produkt jest robiony w Korei. Jest to kosmetyk koreański, jak coś. Także do zobaczenia za 2 godziny. Kochani, minęły równo 2 godziny. Teraz się naprawdę stresuję. Zobaczymy, co to będzie. Już mi Darek wcześniej mówił, może wcześniej zdejmiesz, bo może będą za ciemne. Także teraz ściągamy, trochę się boję. O, nawet bez problemu schodzą. O kurczę, są ciemne. Okej, teraz chusteczki. Zostałości. Mam nadzieję, że tak mi nie zostanie. Kurczę, wcale tak dużo nie schodzi, słuchajcie. Nie, schodzi, schodzi, dobra. Najbardziej się bałam tutaj, wiecie, z przodu, żeby nie było takich właśnie kwadratowych drzwi. Ciężko jest też, wiecie, jakby rozblendować to z przodu, żeby ładnie się w nasze brwi wmieszało. Ale z tego, co u Kreci widziałam, bo Krecia oczywiście nagrywała taki filmik po zmyciu właśnie tej farbki z pomiędzy włosków, wygląda to o wiele naturalnie. O, już jest lepiej, widzicie? Uważam, że nie wyszło to źle. Co sądzicie o tej metodzie? Naprawdę działa, muszę powiedzieć, że działa, jestem zaskoczona. Jest naprawdę okej. Jeżeli ktoś robi sobie henne, uważam, że to jest świetny pomysł. Nie wiem, jak z trwałością tego będę Wam dawała znać, ale jeżeli chodzi o to, czy działa, tak działa i było całkiem spoko. Hej kochani, nie uwierzycie, ale wracam do Was z ostatnim update'em. Jest dzień po zrobieniu brwi i zobaczcie, brwi już prawie nie ma. Tutaj jeszcze, gdzie mam włoski, kolor mi się trzyma, ale tutaj ponad włoskami totalnie się zmył i zostało takie rude coś. Także chciałam Wam to pokazać, że jest to tak naprawdę mało efektowna metoda. Takie podsumowanie, mam nadzieję, że zostaliście ze mną do końca.
żeby to zobaczyć. No tak jak mówię, taki w sumie kilkudniowy test i moim zdaniem pokazuje to, że produkt tak naprawdę no, nie jest warty całego zachodu. Moim zdaniem zdecydowanie dłużej trzyma się po prostu zwykła henna. Także to już jest oficjalne zakończenie tego testu. Mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się podobało. Zostawcie kciukaski i papa. Pa.